To jest Sycylijczyk, kurwa. USA Sycylijczyk, Andrzej Gołota miał... Który ma w styczności z mafiozami. Miał dużą przewagę Andrzej Gołota w tej walce? No, z mafio... Nie lubię go, jest frajerem. Co? Czemu? Czemu? Miał, na ciosach. Kurwa. Czemu go nie lubisz? 118-109 to sobie przelicz, kurwa. Jak mu sędzia dał 118-109. Czemu nie lubisz Gołoty? Jak mu dał 118-109, to miał, kurwa, 9 ciosów w jednej rundzie przewagi. Ale czemu nie lubisz Gołoty? Jak jest 108, to jest 9... Czemu nie lubisz Gołoty, Maciek, kurwa? Uderzeń stałej siły jest przewagi. Takie coś. Maciek, czemu Gołoty nie lubisz? Lubię go. A, lubisz? Lubię go, to lubię. Spokój. Jak myślisz, zostanie jeszcze mistrzem? Zostanie jeszcze mistrzem? Ma szansę, bo wygrał. Aha. Ale... Była żona Gołoty i były żony trzech bokserów. Włodar Wsika i jeszcze innych. A walka... W jedynce były nad ranem. A walka... Dzień przed walką, bo to było w Nowym Jorku. W MGM... Idę sprzeciwić, w Nowym Jorku, w MGM. A walka jak przebiegała? To jest tak, jakby... Tu są ludzie i tu jest... Niebieskie, tu jest ring. I tu światła te są, te Madonny, ja, bo to jest Madonna z Las Vegas. Ja ją tak nazywam, ona wszędzie czasami jest. Co? Lubię Gołoty. Ale jak walka przebiegała? Opowiedz coś o walce jeszcze. No to przecież... Ja mu groził knockout chyba z... No tyle co tych cyfr, tyle mu groził knockout. Gołocie? Temu, on ledwo, on się pchał na niego. A jak się on nazywał? Głową na plec, na klatę głową. Jak się on nazywał? Trzyma. Jak się on nazywał? Ten, Morlo, Mike Morlo. Z jakiego kraju on jest? Co? Z jakiego kraju on jest? To jest, kurwa, Italian. Sycylia. Pieprz, USA. No, tak? No, bo to mafia to takie. W ogóle mafia taka sportowa też. To jest Italian, nie lubię go, pierdolę go. Tylko, że on miał, czekaj, bo on miał 20, a 19 wygrał z nokautami. Molo? A jedną przegrał, nie? No to teraz, kurwa, z tym wygrał. Ten ma z tym walkę, ten nie może, żaden Tyson, Evander Holyfield też nie może, no to Morlo, a on ma 20 walk, 19 wygranych, no i wygrał z nim. Co to pijesz za piwo, Maciek? Idę pospieszył się. Co to za piwo pijesz? Normalne, no kurwa, normalne. A one piją piwo, niech piją tak po 5 puszkowych dziennie. Idę, nie lubię go, to jest... Są dobrzy Italianie i Sycylijczycy są frajerzy, no i on jest frajerem. Zdarza się. Zaczął cyrkować, popisywać się, kurwa, przy Gołocie. Głową mu na brzuch. Nawet na brzuch. Na brzuch? Nawet na brzuch głową. Ten go trzymie tak. Ten tu. Sędzia mówi, kurwa, wypierd tego komora, kurwa, co to robisz? I uderzenia... Poniżej pasa? Nie. Nie? Nie było? Jak sędzia mówi przerwa, a on jeszcze strzała. No tak się, jak mówi przerwa, nie? Te 2-3 sekundy, nie? Wiadomo. 2 sekundy, nie? Mówi przerwa, a on jeszcze... Jak on mówi przerwa, on jeszcze Gołotę parę razy, kilka razy. No. To nie fair było. No nie? Jak on mówi... No bo się wiesza na Gołocie. Głową na klatę, mówi odejść, bo nie przepisowy, a jury jest, nie? Mhm. Jest jury w boksie? A on go jeszcze tak. No, on mówi, kurwa, palcem go ostrzega w rękawiczkach, bo będzie ostrzeżenie i masz już, kurwa, musiałby go albo bombardować, albo znokautować. Jest jury normalnie w boksie? Jest? Nie, tam jest... Ile tam było? 5 sędziów. No, aha, sędziowie, tak? 5 chyba było, bo 3-5 jest. To może przepłacili. Możliwe, co? Wszystkie wygrał, wszystko. Ale tak, no ale 18-16, to jest mu 18-16. Możliwe, że przepłacił King, co? Ustawiona walka mogła być? Na ciosach wygrał. Mogła być ustawiona walka? On by był jedną nokał, tylko mu się nie chciało. Maciek. A oko jest było w 6 rundzie. Maciek. I oko mu mogła być ustawiona walka? Nie. Czy nie?
nie? Bombardował go. Bombardował go. Mówię, że głowę na klacie co chwila, to się wieszał, co chwila się na nim wieszał. I to w każdej rundzie, w każdej, nie, w pierwszej może nie, ale już w drugiej, w trzeciej już w ogóle. No wieszał się na nim, głową na klatę, no to ten go odpycha, nie? Sędzia patrzy, nie? No to... I tam dostał parę tak, ładnych ciosów, także głowa mu szczapła. Miałbym nokaut nie wiem ile razy, no już kurwa, 13 razy, no już, taka szczęśliwa trzynastka. No, tak? 13 razy mu, tak mówię, tak pira z oko, 13 razy mu groził nokaut. Temu Molo? Molo. 13 razy? No, tyle mu razy groził nokaut przez 12 rund. 13, to mówię już, może 20, może 5, tyle razy mu groził nokaut. Tego spa brudka. To jak on wytrzymał to? No ci mówię, że już kurwa do ringu nie mógł dojść. Do jakiego ringu? Ringu, tak? Jak jest przerwa, nie mógł do ringu dojść, bo zamroczony. Aha. To jest narkoman. No ale go... narkoman? No ja. I sędzia mówi gong, nie, przerwa, minuta, bez minuta przerwa. A ten zamiast tam na ring, to idzie tu, wraca się kurwa, tak. Tak się wraca. Nie wiem na Sycylii, ale ta się... No ale podobno go tam... I tam te napoje na głowę mu dają te... I no i minut, 60 sekund. Ale no, ale to ci mówię... Ale podobno Gołota był rozjebany, na oko nie widział. Nie widział na oko podobno Gołota. Prawda? Rozjebany był całkiem Gołota. No leżał już na nim, już wisiał, tak bym cię szarpał. To tak by ja był na rynku i cię już szarpie za ręce, za głowę. Już, no ale podobno by było... Już tak się trzymał. Ten go bombarduje, a ten jeszcze tak. I tak zakończył tam wódkę. To jest narkoman. Narkoman? Molo? Tak? Okay. Tak samo wielu Włochów, wielu... Gołota też jakieś... No, ale... Przerwę miał. Ale Gołota podobno był rozjebany, na oko nie widział. Prawda to jest, czy nie? A ja wiem, co on je. Ale pytam się, czy Gołota nie widział na oko? Macie, kurwa, sportowiec pytam się. Musi mieć leki, zrozum. Słuchaj, posłuchaj mi jedno. Sportowiec musi mieć leki. Do jedzenia. Bo jak jesteś ty Andrzej Gołota i walcz, kurwa, z jakimś gościem, powiedzmy, z Belgii. Czy z Anglii. Nie, że tam na punkty, ale może dostać nokaut w pierwszej rundzie. I musisz mieć jedzenie, żeby, bo jak nie, to się wypiszą z kadry i menele cię spakujesz. Menele, tak? Do żony, do rodziny. Menele, tak? I nie będziesz więcej w telewizji, no. Wiem. Nie, tam te sprawy. Ale Gołota podobno rozjebano mordę. No to kurwa, się mówię, że no. leki zażywał. Żeby, ale krew, rozumiesz, patrz się moja siostra, leki, zrozum, leki zażywał, bo musi zażywać leki, rozumiesz? Aha. No musi, bo wygrał walkę, teraz ma już od samego mistrza świata w kwietniu, ma w kwietniu walkę o mistrza świata, w drugiej połowie kwietnia, po świętach, z bardzo znanymi, tam jest kilku. Jak wygram, a mistrza świata. Z kim? Nie. Jeszcze kurwa nie wiedzą. Bo ci jeszcze mają walki, a jeszcze ten ma w lutym. Jeszcze nie wiedzą.